Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Pograjmy w Electrician Simulator. Zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić, bo w zasadzie nie mam bladego pojęcia, o kim chodzi. Naprawiliśmy ostatnio drona, ale nie mam tej cholernej lutownicy, a bynajmniej nie wiem, skąd miałbym ją wziąć. Także sobie tutaj za bardzo, no nie popracujemy na tym oto, prawda, droniku. No chyba, że ja nie wiem, skąd można wziąć tą lutownicę, może ja ją dostanę dopiero za jakiś tam certification, czy coś tam tego typu. Dobra, nie wiem, póki eksploruję ten dom, może zabierzmy się za zlecenia w terenie. Chyba, że mamy jakieś, nie no, zlecenia. Czekajcie, coś jest nie tak z moim garażem, co to jest? Poszedłem wczoraj do garażu, jedyne co było tam widać to awaryjne czerwone światło. Przypuszczam, że coś się stało z przewodami. A może nigdy ich tam nie było? Niewiele pamiętam. Czy mógłbyś naprawić oświetlenie? I przy okazji, czy możesz sprawić, aby mój garaż był mniej nudny? Po prostu podłącz do prądu moje ulubione radio. Gościu, nie umiesz sam tego zrobić? Czy ty jesteś jakiś kasztan? Sugerowane przedmioty. A czy ja to posiadam? Nie wiem, mam wrażenie, że ja cały czas coś... Czekajcie. Zabierz potrzebne przedmioty. No właśnie, nie posiadam. No to moment, to w takim razie sugerowane przedmioty dodaj do koszyka. Ale czemu aż tyle tego? Ja potrzebuję mniej, halo. Mi się to chyba dwa razy dodało. Dobrze, kupmy. I chyba teraz już tak jest, mamy potrzebne rzeczy. Mogę opuścić biuro i pojechać sobie na to zleconko, dobra. Powiem wam też, że dowiedziałem się, że można przejść tą grę i ona wcale nie jest jakaś bardzo długa, więc może... Wow. Trochę mi się z Ready or Not skojarzyło to. Ty, to była jakaś latarka, nie? Pod czym była latarka? Pod F? Nie, nie wiem. Po czymś była latarka, czekajcie. Sterowanie. Pod X-em może? Coś mi się tak kojarzy tego typu? Coś na bend? Czekaj, czekaj. Jakaś wskazówka, interakcja. Latarka. Była latarka. Było takie coś jak latarka. A w dupie tam miałeś tą latarkę, a nie w grze. Dobra, nieważne. Co ja mam zrobić? Wymień czerwoną żarówkę na białą. A posiadam takową? Czekaj, lampa sufitowa. No dobra, ale ja tu w ogóle nic nie widzę, naprawdę. No super jest po prostu. Ja pierdzielę, nie, jak była ta latarka? No bez kitu, no przecież my tu nic nie zrobimy bez latarki. Poczekajcie, no na pewno była tu jakoś latarka. Ja pierniczę, nie ma latarki. Może pod tabulatorem muszę ją włączyć. O jest, dobra, ja pierdzielę, ale ty... Nie no, przecież jak ja bym tu latał bez latarki, to bym się tu posrał chyba. Czekajcie, musimy wymienić na białą, tak? Żarówkę. Ale to skąd ja mam wziąć tą żarówkę? Z jakiegoś nie wiem czego. Halo. Przeszkoda. Super, o, mogę sobie zabrać przeszkodę, świetnie. Ale tutaj co ja mam jakby zrobić, bo... Ciemno jest totalnie, mogę mobile zarąbać ewentualnie. A, to nie, nie chcę do biura wracać. Czekajcie, podłącz kabel do prądu. A w ogóle gdzie są bezpieczniki? Czy ja wyłączyłem bezpieczniki? Czekaj, to jest to? O, wyłączmy, tak, na wszelki wypadek. Ale skąd mam wziąć żarówkę? Nie rozumiem. Poczekajcie, co w ogóle... Napraw gniazdko, to może zróbmy to na początek. Bo to ogarniam, chyba. To ogarniam chyba, tak mi się wydaje. Daj mi tego śrubokręta. Dobra, tu w ogóle są kable po... Nie no, zajebiście, nie? Wszystko widzę w tej dziurze. Nie ma nawet kabli poprowadzonych. A skąd te kable mają iść? I którą ja w ogóle mam wymienić tą żarówkę? To tak jakby tutaj. A ja mam to chyba, to jest ta żarówka, tak? Ale nie, to jest przecież jarzeniowa, to jak ja mam to tak wymienić? Interakcja, no ale nie mogę podjąć żadnej... No naciśnij, no to naciskam przecież. Nie, nie rozumiem, ta gra jest jakaś kasztańska, ponieważ ja gubię się. Ale czekaj, skąd ja mam te kable pociągnąć? To jest jakby... Moment, bo ja musiałem chyba... O! I teraz do bezpieczników pociągnąć, tak? Kabel jest za długi. No dobra, ale... Czekajcie, to pociągniemy sobie go na raty jakoś tutaj. Dobra, elektryka prądu. Proszę, jak ja ciągnę te kable jak druciarz. Dobra. Teraz jakoś tędy, tędy. A,
Au, au, au. Aha, bo to ja muszę od bezpiecznika te kable prowadzić, a nie odwrotnie. I mi się nie zaliczyło tamto. Co za kasztaniada. Ale teraz zadziała. O, podłączyłem kabel. Teraz zobaczymy, czy działa. Czekajcie, to jest ten bezpiecznik. Tylko czy ja mam tu... A, moment, bo teraz nie zrobię, bo muszę... Czekaj, czekaj, czekaj. Wyjdź z tego okładzenia kabli. Wyłącz. Zagłębimy się teraz w to gniazdko, bo tu powinien być teraz... Ej, ale to oświetlenie jest zrypane, no zobaczcie. Jak ja muszę bardzo przybliżyć widok, żeby w ogóle zobaczyć kabelki w środku, nie? To jest dla mnie jakieś nieporozumienie w tym momencie. Jeszcze źle podłączyłem. Kurde, za rzadko gram w tego elektryka, zapominam co, gdzie trzeba podłączyć. Ty miałeś być chyba z prawej, a ten czerwony miał być z lewej. Firma Kamal Power, polecamy. Profesjonalne elektryki, elektryki, tak, profesjonalne elektryki. Dokładnie tak, czekajcie. Kurde, poza tym jestem tak zmulony dzisiaj. W sensie, jest bardzo gorąco, bardzo duszno i... Troszeczkę tak sobie, prawda, tutaj... Siedzę i nie ogarniam, co się dzieje. Dobra. Aha, nie wyłączyłem bezpiecznika. No, super, jakby jestem bardzo inteligentnym człowiekiem, co zresztą widać po moim zachowaniu w tej grze. A, no tak, teraz trzeba włączyć. Dobrze, czyli to działa. Okej. Ale wymień czerwoną żarówkę na białą. Którą do cholery? Czerwoną ja żarówkę... Czekaj, o, mogę... Ja pierdzielę, nareszcie. No bo to była czerwona, tak? Ale... Ale ja nie mam tej żarówki. No skąd ja mam ją wziąć? Halo? Tutaj nigdzie nie leży ta żarówka. No to skąd mam ją wytrzasnąć? Bo to są podwójne jarzeniówki, a tu ja potrzebuję pojedynczą. No gniazdo żarówki, ale... No lewe, by wejść w interakcję. No wchodzę, no ale czemu to nie działa? Ja nie rozumiem kompletnie, o kim chodzi. Nie wiem, nie wiem. Czekajcie, czerwony. O, mam tutaj, dobra, muszę z ekwipunku prze... Ja pierdzielę. Ta gra to też tak tłumaczy po prostu, ja nie wiem. Dobra, czyli to... O, dobra, wszystkie zadania ukończone. Jestem zarąbistym elektrykiem, wychodzimy stąd. Już jestem chestnutem i tutaj nie ma co dłużej zostawać. Dobra, także spoko. Mamy zlecenie wykonane. Nie poszło może jakoś najlepiej na świecie, ale... Ale jakoś tam, prawda, nie najgorzej. Coś jest nie tak z moim garażem, z moim mózgiem jest coś nie tak chyba. Że nie ogarniam podłączania, nie. Za rzadko w to gram, wiecie? Myślę, że gdybym nagrywał tą grę tak dwa razy w tygodniu, to jeszcze byłoby ok, ale z racji tego, że ta seria wylatuje raz na tydzień, no to tak troszeczkę się gubię czasami w mechanikach tej gry. Dobra, mamy to. Weź, wyłącz tę latarkę, synu, bo zużywasz, kurde, prąd. Szkoła elektryków, pora na ostatni certyfikat. O, może lutownicę dostanę. Zobaczmy. Tragedia, sanie nie lata... A, to tego nie zrobię... Ale ja nie mogę tu nic zrobić, bo lutownicy potrzebuję. Czekaj, certyfikat, instalację. O kurde. Pora na ostatni certyfikat. Nam też jest smutno, że to już koniec, a mi wcale nie. Dzisiaj nauczysz się umieszczania przedmiotów na ścianach i sufitach. Po prostu wybierz z ekwipunku pożądany przedmiot i umieść go na ścianie. Pamiętaj, że na puszkach elektrycznych możesz położyć zarówno gniazdka, jak i włączniki. Dobrej zabawy. O ja pito, ale to przecież ja chyba skończę tą serię, bo przecież ja nie ogarnę tego w życiu. Ja potrzebuję jakiejś prostej gry, typu, nie wiem... typu Polanie. W ogóle ktoś pamięta taką grę? Dobra. Pora na ostatni certyfikat. Dzisiaj nauczymy się umieszczania przedmiotów. Po prostu wybierz przedmiot z ekwipunku, na przykład puszkę elektryczną i umieść go na ścianie. Możesz też wyświetlić linie pomocnicze, które pozwolą ci dokładnie umieszczać przedmioty. Po prostu włącz menu kołowy i wybierz tryb miarki. Pamiętaj, żeby przenieść niektóre przedmioty już umieszczone na swoich miejscach, wystarczy przytrzymać lewy i wybrać opcję przenieść przedmiot. Dobra, dobra, biadolenie, poradzimy sobie. Dawaj mi to wszystko do ekwipunku. Ale gdzie jest lutownica, ja się pytam. Dobra, momencik, na początek... A, były wyłączone, dobrze. Włóż bezpiecznik do skrzynki. I to już mnie przerasta. Czekaj, moment. To jest bezpiecznik? Tak, jednofazowy B tam, nie wiem, B60800, tam Gimbus 2000, dobra. To muszę chyba wyjąć, prawda? Tak. Dobra, włożyłem, jest postęp. Połóż puszki na ścianach, w sensie tutaj, tak? Czekaj, ekwipunek mi dajesz, puszka, dobra. Jest jakiś śmieszny żart związany z puszkami, ale nie będę go opowiadał, bo to plus 18.
Dobra. Cyk. Instalacja na puszkach poradnik. Na puszkach elektrycznych możesz położyć m.in. gniazdko lub włącznik. Przytrzymaj lewy na puszce elektrycznej, a następnie wybierz opcję położenia przedmiotu. Pamiętaj, że przedmiot ten musisz mieć w swoim ekwipunku. No dobra, jasne, jasne. Ty mnie nie ucz tu jak ojca dzieci robić. Dobra. Połóż włącznik pojedynczy na puszce. Proszę. Teraz gniazdko. To jest prostsze niż cokolwiek wcześniej. Połóż lampę na suficie. Połóż lampę, chyba powieś, ty gamoniu. Kto tłumaczył tą grę w ogóle? Kto robił translację, ja się pytam. Jakiś kasztan ewidentnie. Wezmę sobie tu, ty, śrubokręt krzyżakowy szybki, ty. Może dostanę taki. Taki seksowny śrubokręt? No, ja bym przygarnął. O kurde, czekajcie, bo mi tutaj... O, House Flipper to jest jeszcze w sumie dobra gra na pograjmy. Połącz lampę sufitową do prądu. No, pewnie mi siaku, tylko jak ja mam to teraz zrobić? Czekaj. Kładzenie kabli. I teraz... O cholera, czekajcie, która to była lampa? Czekaj, tu szło światełko. O, właśnie, żaróweczka. Nie, dupa, to się tak nie robi tego, to trzeba od tego. Okej. Podłączone. Ale rozumiem, że one mają iść... Czekaj, co? Nieźle podłączyłem, halo, jak ten kabel zabrać teraz? Czekaj, ta jest podłączona. Nie, nie rozumiem. To jest jakieś kasztańskie. Czekajcie, może połóżmy lampę na początek. Myślę, że położenie lampy będzie prostsze, tylko... Gdzie jest ta lampa podłogowa? Brak żarówki. Ale chcę podnieść, czekaj, przenieść przedmiot. O. Dobra. Okej. Okay. Nie podłączono kabla. No ale jak nie podłączono, no... Halo? Czekaj. Czy ja mogę usunąć jakoś kable? Czekajcie. Wykrywacz kabli. A mogę cię jakoś odłączyć? O, mogę cię odłączyć, dobrze. Na całe kurde moje szczęście. Jak to się kładło te kable? Czekaj, poradnik. Przewody. Jak to się robiło? Czekaj. Czyli... Aha, dwie ikony prądu muszę podłączyć. Później światła. Dobra, czyli najpierw prąd. Raz. Kurde, raz. To czemu ja cię nie mogę podłączyć? No, czy ty jesteś jakiś normalny? Aha, muszę tędy, dobra. A czemu nie mogę teraz po... Co? Halo? Ej, to nie ma sensu. Czemu ja nie mogę podłączyć teraz z drugiej tutaj? Zobaczcie. Chyba, że... No przecież tej lampy nie... Ej, no to musi być do tego samego włącznika. No okej, tu chodzi. Halo, no przecież nie mam tu innego włącznika. Co jest nie tak z tym kasztaństwem? Czekaj, dawaj to. Albo zrobię tak, będzie śmiesznie. Dobra. Ale podłącz lampę, chyba że do bezpiecznika może, co? Czekajcie. Chociaż to jest bez sensu, no... Nie, no powinienem tutaj ją podłączyć. Co za kasztaniada. O kij chodzi? Nie, dajcie mi poradnik, bo ja zaraz tu walnę po prostu na twarz. Moment. Jeden z bezpieczników do włącznika światła. Aha, czyli najpierw musimy... Tak. I teraz... O, i teraz działa. Tak. No dobrze, tylko... Mi się coś tu nie zgadza. Mi się tu coś ewidentnie nie zgadza, wiecie? Co ja robię w ogóle? No ale to jest bez sensu, nie może tak być. Czekajcie. No dobra, no jakby leci prąd. Ale ta druga nie ma prądu. No panie Jacku, co jest? Ty, coś tu jest nie... Czekaj. Zabierz mi te kable, wyłączmy te bezpieczniki. Nie, coś mi się tu nie podoba.
Moment, ale to było dobrze. Poczekaj, ten kabel idzie tu, drugi idzie. Ale to nie zadziała ten kabel. Co? To jest jakieś kasztaństwo, no. Zabierz mi ten kabel. Jak to szło? Moment, bo teraz ta lampa się świeci, tak? Albo jeszcze przewody w pół... Jezu, czekaj. Ała! Cholera jasna. Moment, ten zagra to jest stan umysłu jakiś, ja jestem za głupi na to chyba. Moment. Ale to jest dobrze podłączone, także tego nie muszę ruszać. Dobra. Zajrzymy do włącznika. Weź mi te śrubki stąd. Co ty robisz? No przecież czemu to się... Nie tą śrubkę, idioto, tą po prawej. No ja pierdzielę za chestnut. I co, nie podłączone? Nie podłączone nim nie jesteście, no faktycznie. Dobra, Jezu, jak nie, to jest, powiem wam czasami, to jest nieintuicyjne za cholerę. Dobra, tutaj. Tu podłączam prąd, tu podłączam lampę. Dobra, dawaj mi teraz śrubokręt z powrotem. Dobrze, teraz powinno być chyba w poszundalu, tak sądzę. Dobra. I teraz trzeba poprowadzić prąd, ale jak to się robiło? Poradniki, czekajcie. Przewody. I teraz tak, obok włącznika światła, żarówka. No dobra, kiedy umieszczasz ten kabel, okej. No dobra, no to jest to jakby dla mnie zrozumiałe. Tu. Tu. Ale no ja nie mogę podłączyć, jak ja mam te dwie lampy połączyć? Chyba, że poczekajcie, zrobimy może inaczej. Połączymy je tak. No czemu nie można położyć kabla w tym miejscu? Jakby... O ciul chodzi. A teraz? O, działa chyba. Włącz lampy. A, bo one żarówek jeszcze nie mają. Ja pierdzielę, się zastanawiałem, czemu to nie działa, co za kasztaństwo. Kręcaj żarówkę. Dobra, może mnie nie kopnie prąd, jak będę wkręcał? Nie, to nie powinno raczej. Żarówki się tak wkręca, to uczcie się tak właśnie, dzieci moje drogie. Ja pierniczę, co za kasztaniada, dawaj mi wkręcaj tą lampę, synu, bo nie wytrzymię. A czemu ta nie działa? Co jest? A ty nie masz prądu? Matko bosko, częstochowsko, ja myślałem, że tu jest prąd. Czekaj. Połączmy te rzeczy, będzie prościej. Teraz wejdźmy sobie w to nasze gniazdeczko cudowne. Dobra. Uczcie się życia, tak właśnie trzeba się uczyć. Neutralny... Czekaj, najpierw trzeba odkręcić śrubki, synu. Dobra, neutralny szedł chyba... Czekaj. Tu chyba w lewo szedł, ochronny był chyba... Na środku? A prąd był po prawej. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Dobra. Nie, powiem, że jak ktoś nigdy nie bawił się w takie rzeczy, to jest naprawdę nieintuicyjny. Dobra, podłącz to. Jej, misja wykonana! Opuść VR, wypierdzielam stąd. Dajcie tą lutownicę w końcu, bo ja nie naprawię tych kontrolerów. Ja nie wiem, o co chodzi z tą lutownicą, to jest dla mnie magia jakaś. Dobra, jest, certyfikat elektryka. Dostaliśmy już, widzę, osiągnięcie. Ukończ wszystkie szkolenia VR, Kamal Power. Pamiętajcie, to jest najlepsza firma elektryków. Pamiętajcie, zgłaszajcie się zawsze do mnie, ja wam wszystko naprawię. Sprawię, że wam tak popłynie prąd, że... Nie wiem w sumie co, że was wywali z kapci pod wpływem, prawda, DJ-a 600V. Jeśli ktokolwiek, kto to ogląda, zna DJ-a 600V, to jesteście wielcy. Dobra. Mamy to, awansowałeś na kolejny poziom. Ale dajcie lutownicę. Nie wiem, z dupy sobie tą wytrzasnę lutownicę chyba. Światła, przewody, gniazdka, instalacje. Jakieś tam, prawda, malwersacje tego typu. No ale gdzie, ja się pytam, jest lutownica? Może ja mam w ekwipunku? Nie, w ekwipunku mam tylko żarówki, które są mi w sumie niepotrzebne. Ale za to mam śrubokręt szybki, to jest jakby spoko. Nie wiem, może w sklepie jest lutownica teraz? Poczekajcie. Narzędzia.
To za śrubokręty w ogóle są. Może wszystko, zobaczmy wszystko. Mi się to nie podoba, tu musi być lutownica gdzieś. Nie wiem, w dupie to z tą lutownicą. Dobra, co tu mamy? Aha, to jest to... O co chodzi? W okolicy organizowany jest konkurs na najlepsze oświetlenie w domu, a wiesz co jest najlepsze? Udało mi się przenieść wszystkie ulotki, dzięki czemu żaden sąsiad się o nim nie dowiedział. Co za gościu. Na dachu mam jednak dużą plątaninę kabli i już nie wiem, których wtyczek powinienem użyć. Proszę pomóż mi włączyć 4 zestawy lampek, ale uważaj, podłączone muszą być tylko poprawne wtyczki. Nie chcemy chyba ryzykować zwarciem, efekty zobaczysz w lokalnej telewizji. Dobra, dawaj mi to tam, sugerowane przedmioty. No dobrze, no to no skoro to są sugerowane przedmioty, jakie muszę mieć ze sobą, to dodaj do koszyka. A ile ja mam pieniędzy? Ja nic nie zarabiam na tej... Ja nie wiem, co się dzieje. Czekaj. Dobra, kupiłem. Opuść biuro. Ja nie wiem. Mi się wydaje, że ja gram to totalnie źle, nie? Ale dobra. Kij w to. Lecimy. Nie, no jestem kasztan zupełny. Masakra. Chestnut ostateczny. Co się dzieje? Halo. Nie wiem, co się stało. Nie przerwało mi nagrania chyba. Skraszowało mi grę na chwilę, wiecie? Nie wiem, jak to się w sumie skończy, jeśli chodzi o nagranie. Najwyżej się zepsuje i wam powiem, że zepsuło się nagranie. Dobrze. Ja bym chciał tak zwaną latarkę użyć. Może się przydać. Dobrze, czekajcie, o co chodzi? Znajdź i ułóż lampki na choinkach. Ale co znajdź? Czekaj, weź mi w ogóle ten przedłużacz, wywal z ręki. Będzie mnie irytował. Znajdź już lampki na choinkach. Ale co to znaczy znajdź lampki? Jakby co? Gdzie są te lampki? Kurde, wczoraj było lato, dzisiaj jest zima. No powiem wam, że... Nieźle, nieźle. Najpierw tak, wyłączmy wszystkie bezpieczniki. Żeby gdzieś mnie tu w dupsko nie usmażyło. Dobra, o kij chodzi? O ciastko? Ty, mogę sobie zjeść ciastko? Nie da się. Dobra. Czekajcie, skrzynka z bezpiecznikami, drzwi. Znajdź i ułóż lampki. No szukam tych lampek, ale... Nie wiem, no gdzie mam te lampki niby znaleźć? O kij chodzi? Znajdź i ułóż ozdoby na choinkach, podnosz poprawnie wszystkie lampki na dachu. Ale mnie to rozwala, że ta gra to jest w ogóle... Explore jeden wielki, nie? O, lampki choinkowe. I nie mogę tego podnieść. No halo. Dobra, mam. Teraz jak to się... Co? O, dobra, poszło. Ułożyłem, dobrze. Ja muszę tak szukać lampek. Poważnie, jakby on nie mógł mi ich dać kuźwa do ręki, nie? Tylko ja mam łazić po całym domu i szukać lampek. Co to jest za zlecenie w ogóle z dupska jakieś wzięte? Kasztanie głupi, jeszcze byś coś chciał ode mnie, ty. Artysto niedorobiony. Ja pierniczę. Dobra, tu są lampki numer 2. Ale gdzie są lampki numer 2, znaczy 3, że 3. Tak, mój niemiecki jest na najwyższym poziomie. Nie, ja nie wierzę, będę teraz szukał kuźwa lampek 5 lat. No dajcie te lampki. Nie no, ta gra jest tak kasztańska, nie wytrzymam zaraz. Nie, znaczy lubię ją, ale to jest komedia czasami. Czekajcie. Okno, ty. O, wtyczka, dobra, wtyczka się przyda. Nie, tu jest, czekaj. Choinka. Ale to nie jest ten poziom, jakby. To jest skrzynka z bezpiecznikami, to jest kolejna choinka, ale no gdzie jest lampa? Znaczy lampki gdzie są? Czy ja byłem już w każdym pomieszczeniu? Nie, nie wierzę, co się dzieje, nie? Czy ja szukam jakichś durnych lampek? Ale one się jakoś powinny podświetlać, czy coś. Where te lampki są? W zlewie? One na jakiejś półce powinny leżeć, ale tego w ogóle nie ma. No o kij chodzi? No zaraz mnie tu powali. Może w łazience? Najbardziej oczywiste miejsce na położenie lampek na choinkę. O, tutaj. Dobra, mam. Teraz ja to muszę na którą tą choinkę położyć? Tutaj. Nie, tak? O, dobra. Ja pierdzielę.
Znajdź i ułóż ozdoby na choinkach. Ja pier... To jest to? Tak. Dobra, na szczęście to jest normalnie położone, co mnie bardzo cieszy. Ale tak czy siak nie rozumiem, dlaczego ja mam komuś robić za dekoratorkę domu. Gdzie jest choinka numer 3? Trzy choinki w ogóle w domu, na kiko mu tyle choinek. Podłącz poprawnie wszystkie lampki na dachu. A jak mam wejść na dach? Czekaj, bo tu mamy... Okej. Ale... Co? No bo mam tu wtyczkę, tak? Ale ona nie sięga, co jest do cholery? Tu mogę podłączyć ewentualnie. Tutaj sięgnie? No niby sięga. Dobra, coś tam zrobiłem. Tu jest kolejne gniazdko, ale ono jest pojedyncze niestety. Nie mam tu jakiegoś drugiego? Czekajcie. No dobra, to na pewno tutaj. Ale gdzie mam podłączyć ten drugi? Ty, no ale tu nie ma... Boże, czekajcie, bo to może inaczej. Gdzie jest ta skrzynka z bezpiecznikami? Tutaj. Włącz wszystko. Teraz czekajcie, płynie sobie prąd. Jest jakby no w pytunie. Ale czemu tutaj coś nie działa? Nie rozumiem. Wszystkie lampki, no ale ja mam wyjść na ten dach czy jak? No chyba nie. Bez sensu. Dobra, czekajcie, bo tutaj nie idzie prąd w ogóle. Czyli co, ja muszę swój kabelek jakby poprowadzić czy jak? Moment. No bo tutaj mi nie sięgnie, tu mamy podwójne gniazdko co prawda. No ale no właśnie, ta wtyczka nie sięga. Także ja bym tu musiał chyba prąd poprowadzić. Czekajcie. Kabel. Gdzie ja mam cię teraz zabrać? Do włącznika? Byłoby najlepiej chyba. Au! Zaraza. Zapomniałem o tych bezpiecznikach. Ja pierdzielę. Czekaj. Weź mi wyłącz te kable. Nie, no ja pierniczę, to jest za dużo klikania. Dobra, teraz na górę. Spróbujmy to jakoś podłączyć, moment. Ale te kąty między kablami, kto to wymyśla w ogóle? No dobra, i tu prąd idzie, tak? No idzie prąd. Ale jeszcze muszę to gniazdko ogarnąć, czyli tu możemy sobie kabelek pociągnąć. Jakoś tak mniej więcej... Nie, tu już nic nie pociągnę. A gdzie ten kabel idzie? Aha! Bo tu jest jeszcze gniazdko. No dobra, ale pytanie, czy... To ja tam płynie prąd? I wie. Nie wiem, zobaczmy. Dobra, chodźmy na górę. Co za kasztaniada. Czekaj, jestem tu, no ale tutaj... Ale ej, to jest podłączone, patrzcie, działa. Tutaj działają. Tylko teraz pytanie... Czy obie działają? Bo ta nie ma prądu. Nie, ja muszę... Nie wytrzymam. Moment. Zaraza, jedna wielka. Bo tam nie idzie prąd do tego jednego. Nie ma kabelka. Czekajcie, zobaczymy tego gniazdka do środka, o co chodzi. Weź mi to rozmontuj, synu. Co jest? Znaczy... Prawda, muszę mieć śrubokręt w ręce... Czemu nie mogę? Ja pierdzielę... No czemu nie mogę do tego gniazdka się dobrać? Halo? Ja nie rozumiem.
Mam odłączyć kabel, czy co? Odłącz przewody w puszce. No no shit, Sherlock, to daj mi tam wejść, no czemu nie mogę? Nie, to jest jakiś stan umysłu w tym momencie dla mnie. Moment, czy ja podłączyłem w końcu te... Nie, zgubiłem jeszcze wtyczkę gdzieś drugą. Nie, nie rozumiem, naprawdę. O kij chodzi? Wolę naprawiać kontrolery u siebie w chacie, niż takie pierdoły robić. Moment, gdzie w ogóle są te może jakieś inne wtyczki ogarniemy? Tutaj idą wtyczki? No jest to jakaś wtyczka. A gdzie jest jakieś gniazdko najbliższe? Nie wiem, nie widzę gniazdka w ogóle. Do czego ja mam ci niby podłączyć? Nie wiem, włącz to wszystko, bo mnie naprawdę popierniczy zaraz. Czekaj. No i do czego ja mam cię podłączyć, przepraszam? Tu nie ma przecież gniazdka, halo. A nie ma też dziury w ścianie na puszkę, jakby o co chodzi? Nie, to jest po prostu magia dla mnie, co tu się teraz dzieje. Jeszcze nie, czemu ja nie mogę tego gniazdka? Nie rozumiem. Nie, to jest dla mnie stan umysłu w tym momencie. Dlaczego nie mogę po prostu naprawić gniazdka? Czemu ja nie mogę w to wejść? Nie wiem. Podłącz to. Ale czemu to jest w ogóle? Gdzie jest ta druga wtyczka? Ona co? Ona sobie wisi w ścianie, to po prostu super. No dobra, no i to się jakby świeci, tak? Nie wiem, może to zlecenie jest prostsze niż mi się wydaje. Ale tu jest na przykład pojedyncze gniazdko i co ja mam z tym zrobić? A tu idzie w ogóle prąd? Ta dupa tam. Powyłączę mnie te bezpieczniki. Jeszcze mam tak gorąco w pokoju, że się zaraz naprawdę uduszę tu. No i co, i teraz ciebie powinienem tak poprowadzić? Dlaczego nie mogę kabla położyć? Już masz kabel, czy o co chodzi? Co ja zrobiłem w ogóle? Ja wziąłem jakiś kabel w ogóle. Co jest? Co jest nie tak z tym? Nie, nie rozumiem, naprawdę. Nie rozumiem, co się w tej grze dzieje. Co ja mam teraz zrobić? No podłączyć, no ale co z tego, że podłączyłem? Pierdziel, jeszcze nie trafią w te cholerne bezpieczniki. No i co, i świeci się coś? No nie, czyli to może być ta wtyczka. Weź to, odłącz. Uwielbiam to, jak mi kabel spieprza, nie? On żyje własnym życiem. No dobra, czyli tu jest podłączone, ale co, gdzieś jeszcze jest prąd? Znaczy, żeby podłączyć? Nie wiem. Wszystkie lampki na dachu, albo to może z parteru coś jeszcze. No tu jest wtyczka, ale gdzie mam tą wtyczkę sobie, nie wiem, w dupę chyba sobie ją wsadzę zaraz i się naładuję prądem sam. No ale tu nie mam gdzie włożyć tego. No halo, no. No przecież nie tu. No what? Chyba, że tam centralnie. Nie, ja to muszę zrobić z tamtej perspektywy. Czy tylko ja tu czegoś nie rozumiem? No jak ja mam, przepraszam bardzo, tą wtyczkę gdzieś podłączyć? Słucham.
Tu mam teraz ekspertów elektrycznych wszystkich. No gdzie mam to podłączyć? Słucham. Bo rozumiem, że muszę wziąć tą wtyczkę tutaj, tak? Tutaj tu są dwie w ogóle. Ale gdzie mam to podłączyć? Nie wiem, a puszkę mogę byle gdzie założyć? Tak po prostu? Tak działa? W ogóle 5 puszek niby ja tu mam. Co? Aha, i tak sobie po prostu mogę z dupy wsadzić puszkę, tak? Do tego. Aha, no to fajnie. Teraz moment. Teraz gniazdko, tak? Okej. Wyłączmy bezpieczniki, bo mnie pierdyknie zaraz prąd. Czekaj, czekaj. Dobrze, i teraz potrzebuję pociągnąć kabel. Kabel jest za długi. Czekaj, pociągnijmy to pod podłogą. Nie, ale czekajcie, dokąd ja to mogę pociągnąć? Bo potrzebuję prunda, tylko skąd ja go mogę wziąć? A czemu tu nie można kabla położyć? O, działa. Dobra. I rozumiem, że... Czekajcie, to teraz muszę się dobrać do tego gniazdka. I poogarniać te kabelki, tak? Dobrze, więc tu bierzemy... Czekaj, czekaj, odkręć to jeszcze. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Ta gra to mnie po prostu pokonuje psychicznie. Ale pamiętam przynajmniej, gdzie jakie kable podłączać. To jest coś. Czy to zadziała? Nie wiem. Choć się domyślam. No. Uwaga. To ja potrzebowałem pojedynczego gniazdka? No innych nie miałem. I co, świeci się to? A jak mam sięgnąć po tą drugą wtyczkę, jaśnie panie, przepraszam. Nie no, ale chwytanie przedmiotów to naprawdę wymyśli jakiś idiota, nie? No dobra, ale te też mam podłączać? No to wygląda. To zrobimy inaczej, już rozumiem po co mi są przedłużacze w tej misji. Dobra. Trzy. Damy go sobie tu. Wymienimy wtyczki, bo rozumiem, że ty prąd już masz. Okej. Nie wiem, no chyba robię dobrze. Teraz czekaj, czekaj, bo tu jeszcze... O właśnie, tutaj potrzebuję też przedłużacza. Dobra, no jakoś tutaj dochodzę do wniosków, co mam robić, aczkolwiek... Dla mnie osobiście gra jest nieintuicyjna, nie wiem jak dla was. Albo ja jestem kasztan i nie umiem w to grać, też tak może być. Okej, no bo tu idzie prąd, tak? Tak, no tutaj prąd jest. Dobrze, a tutaj? Oj, tu możemy przedłużacz podłączyć. Czekajcie. A stąd zabiorę te kasztany. Bo tu prąd jest. No ta, dobra. Pyk. Pyk. No kurde. Dawaj tą wtyczkę. Nie, to się dalej nie świeci. No jak to? Podłącz poprawnie wszystkie lampki. No przecież podłączyłem. Może muszę bezpieczniki włączyć, a nie, przecież one są włączone. Tak jakby o co chodzi. No przecież tu się wszystko świeci. A mogę to zobaczyć jakby z perspektywy... od zewnątrz? Nie wiem, to jest po prostu... A tutaj jeszcze są... Aha, bo tutaj są... Dobra, dobra, nie wiedziałem, okej. Aha, faktycznie, dobra. Po prostu uwielbiam, jak bardzo intuicyjny jest interfejs w tej grze.
Dobra. Dajcie mi jeszcze tego prunda, ale wyjdzie długi odcinek. Przepraszam was za to. No ale takie życie. Ciężkie życie elektryka. Dobra. Rozumiem, że prąd mogę sobie poprowadzić. A gówno, nie mogę tu poprowadzić. Boże. Ała! Cholera jasna. Wyłącz te bezpieczniki. Nie wiem. Mimo, że ciężko się tutaj jakby odnaleźć. Może dlatego, że bardziej się skupiam na gadaniu niż na graniu. Też tak może być. Aczkolwiek i tak uważam, że... Nie wiem. Dla mnie osobiście gra jest trochę nieintuicyjna. Dobra. Jest przyjemna, bo nie powiem, że... Mogę przesunąć ten przedłużacz? Przenieś. Wtyczka mi utknęła. A czekaj, czekaj, bo jeszcze muszę tam pogrzebać. Ustawić kabelki. Ja pierniczę. Dobra, tutaj śrubka jedna, druga. Kurde, nic nie widzę. Mam nadzieję, że mi w ogóle materiał działa, nie? W sensie, że mi się... Co jest? Ciekawe, jak ja to teraz ustawię. Zajebiste błędy kamery. Pozdro. Ej, ale nie, poważnie, jak ja mam to teraz zrobić? Dobra, no na intuicję, tak? Nie wiem, co ja robię. No, sprawdź, czy podłączono wszystkie poprawnie. No świetnie, chciałbym sprawdzić. Ale błąd kamery mi nie pozwala. Co za kasztaństwo, ty. Wszystko podłączyłem źle. No po prostu super, naprawdę, ja tu wszystko widzę, nie? Nie, to jest akurat jakiś żart w tym momencie. Dobra, no uznajmy, że jest dobrze. Ale ja nie wiem. Nie, no ej, słuchajcie, ale tutaj ta kamera to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. To już nawet nie chodzi o to, że jestem kasztan, tylko... Tylko tutaj naprawdę ta kamera działa tragicznie. Nie, tu, podłącz tu, bo ja tak mówię. Ale chcę podłączyć. A nie bezpiecznik. Dobrze, powiedzcie, że to już, bo mnie powali. Działa, wróć do biura. Boże, co za głupia misja. Masakra. Dobra, no ale skończyliśmy, także jest jakiś postęp. Ale gdzie jest lutownica, ja się pytam. Ja po prostu robię prawdziwy symulator elektryka, chodzi mi o 1000 dolców. Chodzi mi o to, że tutaj wiecie, elektryk dużo czasu mu zajmuje, zanim on ogarnie, co ma zrobić, tak? 21 minut. To myślę, że normalny elektryk robiłby to z 5 razy dłużej. Także ja i tak jestem dobry. Dobra, słuchajcie. Myślę, że możemy tu sobie skończyć, bo odcinek się mega przedłużył przez moje kasztaństwo. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to z elektryka. W sumie nie wiem, znaczy chciałbym przejść tą grę, muszę przyznać, myślę, że to będzie takie spoko. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach z elektryka, czy to w Let's Playu z Tsushima. Na razie.